Śliwa w rzepaku w pełni. Rzepaki Aganos i Foretta na polach produkcyjnych u klienta zaplanowały rewelacyjnie. Potencjał odmiany SY-Glonietta jest tak naprawdę nieograniczony. Jest trochę tego do koszenia. Solidna dawka wiedzy. Prosto z pola! Na obecną chwilę pod nóż trafia nasza odmiana SY Glorietta. Tam już skoszone 4,3 tony z hektara, klasa 5/6 gleby. Wilgotnościomierz pokazuje 8,5%. Odmiana bardzo dobra po prostu. Na słabszych ziemiach jest rewelacja, warta polecenia. Wokół mnie, za mną stanowisko po rzepaku ozimym. Jest to oczywiście stanowisko po odmianie SY Glorietta. Możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami klonowania tej odmiany, ponieważ średnia, jaką uzyskaliśmy, to jest 5,4 tony z hektara. Rzepaki Aganos i Foretta na polach produkcyjnych u klienta zaplanowały rewelacyjnie. Aganos niemal 5 ton z hektara, z pola produkcyjnego Foretta 5200 kg. Znajduje się na polu pana Dariusza Mysiakowskiego, który wykraszał właśnie rzepak ozimy SY Floretta. Pan Darek wcześniej zebrał rzepak Aganos, który klonował u pana Darka 500. Jak odmianę kosimy? Florettie. Piątkę chyba przekroczyłem. Jeśli nadal poszukujesz zdrowych, wysoko plonujących odmian rzepaku, postaw na nasiona Syngenty. Zapraszamy na stronę www.nasionakontakt.pl. Pozdrawiam, cześć!